Dzisiaj zajmowaliśmy się między innymi trzema zadaniami z drugiego etapu olimpiady w 2023 roku. Się może zmniejsza po prostu. O tak, będzie lepiej. No i tak, pierwsze zadanie to było zadanie z geometrii. Mamy trójkąt. Na bokach tego trójkąta zaznaczono dwa punkty D i E w taki sposób, że te kąty, które tutaj zaznaczone są jako alfa, są równe i kąty zaznaczone jako beta też są równe. I trzeba udowodnić, że ten trójkąt, to znaczy, że AE równa się EB, to znaczy, że trójkąt AEB jest równoramienny. No i będziemy dowodzić, że kąty przy podstawie AB są równe, tak? To znaczy, że ten kąt tutaj BAE i ten kąt tutaj EBA są sobie równe. I moja propozycja była taka, żeby wykorzystać twierdzenie o kącie zewnętrznym, mianowicie jeśli mamy trójkąt, to jest kąt zewnętrzny trójkąta, no to łatwo sobie policzyć, że ten kąt zewnętrzny równa się sumie kątów leżących naprzeciwko tego kąta, do którego to jest kąt zewnętrzny. No i w takim razie, jeżeli rozważymy ten kąt alfa, to on jest zewnętrzny do tego trójkąta ADE. No i w związku z tym kąt alfa równa się beta plus kąt BAE, czy DAE, czy równy kątowi BAE. A z drugiej strony, jeżeli rozważymy ten kąt alfa, to on jest zewnętrzny do trójkąta CDB. W związku z tym równa się sumie beta i kąta ABE. No, beta się po obu stronach upraszcza i otrzymujemy, że te kąty przy podstawie są równe, a zatem jest to trójkąt równoramienny, a zatem AEI równa się EB. Tomek miał fajne rozwiązanie. Ono polegało na tym, żeby dopisać tutaj jeszcze kąt psi, tak jak tutaj jest napisane. No i rozważyć dwa trójkąty. Najpierw trójkąt ADE. No, w trójkącie ADE suma tego kąta, który jest równy alfa plus psi i tego równa się 180 stopni, prawda? To znaczy, tu jest napisane kąt EAB. W tym trójkącie to jest kąt EAD, no ale jest to ten sam kąt co EAB. Z kolei w tym trójkącie CDB suma kąta beta, tego kąta, który równa się psi plus alfa i kąta CBD albo EBA, co na jedno wychodzi, tak? Bo to jest kąt o tym wierzchołku, też się równa 180 stopni. No to jak to przyrównamy, to beta i beta się uprości, psi plus alfa i psi plus alfa się uprości i dostajemy taką równość mówiącą o tym, że te dwa kąty są równe, a zatem trójkąt AEB, skoro ma równe kąty przy podstawie, jest trójkątem równoramiennym i AE równa się EB. Bardzo ładne rozwiązanie, Tomka. Kolejne zadanie wyglądało tak. Na tablicy napisane są liczby 2 oraz 5 i ruch polega na zastąpieniu jednej z tych dwóch liczb ich sumą i tak dalej, i tak dalej. Czy po wykonaniu pewnej liczby ruchów można uzyskać sytuację, w której na tablicy pojawią się dwie kolejne liczby całkowite? No i żeby się przekonać, że to jest niemożliwe, wystarczy zauważyć, że w tej grze kolejne liczby nie mogą być mniejsze od mniejszej z tych dwóch liczb, no bo zastępujemy którąś z tych dwóch liczb ich sumą, więc ona jest na pewno większa niż najmniejsza z tych dwóch liczb. W takim razie, skoro zaczęliśmy od dwójki i piątki, to nie może się tutaj pojawić ani razu jedynka, ani minus jedynka. No a gdybyśmy mieli znaleźć parę n i n plus 1 wśród tych par po iluś tam ruchach, no to poprzednia para musiała być równa ani albo minus 1 i n plus 1,
tak? Wtedy dodalibyśmy i dostalibyśmy parę n i n plus 1 i minus 1 zastąpilibyśmy przez n lub parę 1n i wtedy dodalibyśmy i dostalibyśmy n plus 1n i tą 1 zastąpilibyśmy przez n plus 1. No w takim razie, ponieważ takie pary nie są możliwe, to taka sytuacja jak opisana w tym zadaniu nie jest możliwa. No i w końcu ostatnie zadanie. Mamy liczbę naturalną, co najmniej dwucyfrową i jeżeli pomiędzy cyfrę dziesiątek a jedności tej liczby wpiszemy pewną cyfrę, to utrzymamy sześciokrotność tej wyjściowej liczby. No, robiliśmy wiele takich zadań, podobnych zadań powiedzmy. No, liczbę R można zapisać w postaci AB, gdzie A to są cyfry, liczba utworzona z cyfr liczby N po ucięciu jedności. No i taka liczba N to będzie zawsze ją można przedstawić jako 10A plus B. Przy czym A to nie musi być cyfra, no może być liczba. Jeżeli to jest na przykład liczba trzycyfrowa, no to A będzie liczbą dwucyfrową. Ważne jest, że nie może być równa 0. No i jeżeli wstawienie tutaj powoduje, że pojawia się sześciokrotność tej liczby, no to mamy takie równanie, które sprowadza się po uproszczeniu do takiego równania. No i z tego już można wyciągać wnioski, no bo B musi być cyfrą. B jest cyfrą jedności, tak? Czyli to jest od 0 do 9. No więc tak, A nie może być większe od 1, bo gdyby było większe od 1, to tu by się pojawiło 16 i to nie może być cyfra. A jeżeli A jest równe 1, to C musi być równe 0, dlatego że tu już jest 8, gdyby C było równe 1, to mielibyśmy 10, to też B nie może być równe 10. No, a zatem jedyne rozwiązanie jest takie, że B jest równe 8, A jest równe 1 i C jest równe 0. No i 108 jest rzeczywiście równe 6 razy 18.